Komisji Prasowej Prawa i Sprawiedliwości z udziałem prezesa partii, pana premiera Jarosława Kaczyńskiego. Dziś chcemy powiedzieć o rzeczy bardzo ważnej, o tym, jakie rozwiązania proponuje partia Prawo i Sprawiedliwość i lider Jarosław Kaczyński dla osób starszych, dla osób, które nie otrzymują takiej opieki, jaką powinny otrzymywać u państwa. Panie premierze. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, no każdy, czy prawie każdy z nas zostanie emerytem, jest chyba rzeczą normalną, że każdy marzy o tym, żeby to była złota jesień, że to był czas spokojny, choćby względnie dostatni, żeby to był czas dobry. Niestety dzisiaj mamy do czynienia z sytuacją, że to jest raczej taki bardzo zimny, deszczowy, wieczny listopad. My nie chcemy takiej sytuacji, w której emeryt zastanawia się nie nad tym, co kupić wnukowi, tylko nad tym, czy kupić lekarstwa, czy mieć na jedzenie do końca miesiąca. A niestety dzisiaj to tak bardzo, bardzo często wygląda. I dlatego przedstawiamy Państwu kilka propozycji, ale te propozycje to są nasze zobowiązania. Chodzi o to, co mamy zamiar zrobić, jeżeli dojdziemy do władzy. A więc przede wszystkim damy wybór między OFE a ZUS-em. Znaczy każdy będzie mógł jeszcze raz dokonać takiego wyboru, zresztą ta ustawa będzie przewidywała możliwość dokonywania takiego wyboru co kilka lat. Chodzi o to, że dzisiaj OFE nie daje żadnej gwarancji emerytury, choćby elementarnie przyzwoitej wysokości. To jest po prostu loteria, która dla wielu ludzi skończy się emeryturami po kilkaset złotych. A może się zdarzyć, że nawet jeszcze. I dlatego elementarnym obowiązkiem odpowiedzialnej władzy jest dokonanie tutaj tej zmiany. Po drugie, rewaloryzacja kwotowa. Co to znaczy? No to znaczy, że ci, którzy mają emerytury niskie, będą dostawali znacznie wyższy procent tej emerytury jako rewaloryzację i w ten sposób ich wyjątkowo zła sytuacja będzie poprawiana. Chcemy także, jeżeli chodzi o emerytury kapitałowe, to wzbogacić zasób produktów także o emeryturę o charakterze małżeńskim. Ponieważ chcemy i zakładamy, że bardzo wiele osób przejdzie do ZUS-u, to chcemy tam wprowadzić w ZUS-ie, podkreślam, w ZUS-ie tą samą zasadę, która jest w OFE, to znaczy, że to jest własność małżeńska, że wkład do ZUS-u jest własnością małżeńską. I wreszcie chcemy, wzorem praktyki, którą już żeśmy stosowali, wprowadzić jednorazowe wsparcie, jednorazowe dodatki dla tych emerytów, którzy mają poniżej 1300 zł miesięcznie. Ja przypomnę, że kiedy byliśmy przy władzy, to po pierwsze już takie dodatki dla osób, które miały poniżej 1200 zł, od tego czasu była inflacja, żeśmy wprowadzili, to było 420 zł, a poza tym wprowadziliśmy ponownie rewaloryzację, bo przedtem przez wiele lat rewaloryzacji nie było. Uregulowaliśmy też sprawę emerytur pomostowych, a także zakładów emerytalnych. Zajmowaliśmy się emerytami i będziemy nimi się zajmować w dalszym ciągu. To nie może być sfera nic nie mogę, to nie może być sfera białej flagi. Polacy zasługują na więcej, to znaczy, że emeryci także zasługują na więcej. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, panie premierze.